W Polsce jest zarejestrowanych około aktywnych 2,6 miliona przedsiębiorstw. W zeszłym roku ponad 500 tysięcy zostało zamkniętych. Analitycy przewidują, że będzie ich jeszcze więcej ubywało. Z czym to jest związane? Związane jest to przede wszystkim z faktem, że rząd PiS traktuje przedsiębiorców jak dojne krowy. Pierwszy punkt – odpartyjnienie państwa, drugi punkt – oddanie głosu kobietom, trzeci punkt godna płaca, to są punkty na 100 dni, na całą kadencję płynny angielski po podstawówce, tutaj mamy również pomysł regionalny, zielona energia i proste podatki. My postulujemy, aby odpartyjnić spółki Skarbu Państwa, które są wspólną wartością dla całego kraju, dla całego narodu. Chcemy, aby tutaj zasiadały osoby, które mają do tego kompetencje i będą wyłaniane w konkursach ogólnopolskich, ale również będą sprawdzane przed komisją. Chcemy, aby granica była bezpieczna. Nie zgadzamy się na wyprzedaż majątku narodowego, ale chcemy również bezpieczeństwa dla naszego kraju ze strony wschodniej. Kolejnym problemem, który jest dosyć palący, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo i strukturę społeczną, to są wynagrodzenia. Muszą zostać podjęte kroki zmierzające do tego, aby osoby, które pracują w strukturach oświaty, strukturach ochrony zdrowia, a także w urzędach publicznych, godnie zarabiały. Bo nie może być tak, że dzisiaj salowa czy też ratownik w szpitalu ma w tej chwili brutto wynagrodzenie 4125 zł i to jest tak naprawdę 2800 zł na rękę. Te wynagrodzenie nie zapewnia jakiegoś godnego życia, tylko to są tak naprawdę pieniądze na przeżycie. Rząd Zjednoczonej Prawicy skutecznie zablokował rozwój energetyki odnawialnej, energetyki OZE. Te teorie dotyczące szkodliwości wiatraków, też nie wiadomo dlaczego opór, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, spowodował, że dzisiaj jesteśmy w ogonie, jeżeli chodzi o energię odnawialną i jako Polacy, społeczeństwo, płacimy dużą cenę właśnie za to, że PiS trzymał się tutaj węgla, co spowodowało też określone problemy w tym obszarze. Dlatego też my jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponujemy w ramach programu wspieranie energii odnawialnej. Między innymi proponujemy, ażeby na tych obszarach danej miejscowości, na której będą lokalizowane instalacje, ażeby dana wieś, miejscowość otrzymywała określony odpis z podatku od zainstalowanych, załóżmy, wiatraków.